Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowicie pyszny sernik gotowany. Szybki, łatwy i zawsze się udaje. Do przygotowania tego pysznego deseru potrzebne będą jajka, twaróg sernikowy, cukier puder, masło, mleko, budyń, cukier wanilinowy, herbatniki i czekolada. Zaczynamy od przygotowania formy do ciasta. Na dnie formy wyłożonej papierem do pieczenia układamy herbatniki. I przygotowujemy pozostałe składniki. Do naczynia wlewamy 180 ml mleka, to jest około 3/4 szklanki. Wsypujemy 2 budynie waniliowe. Dokładnie mieszamy do rozpuszczenia proszku i na razie odstawiamy. Trzy jajka roztrzepujemy widelcem i również odstawiamy. Będą potrzebne później. Do garnka przekładamy 200 g masła pokrojonego w kostkę i masło podgrzewamy, aby się rozpuściło. Dodajemy 3/4 szklanki cukru pudru, wsypujemy cukier waniliowy, całość podgrzewamy do rozpuszczenia cukru. A gdy cukier się rozpuści, garnek zdejmujemy z palnika i do masła stopniowo dodajemy gotowy twaróg sernikowy lub zwykły twaróg zmiksowany lub zmielony. Wszystko razem dokładnie mieszamy. Następnie do garnka wlewamy 3 roztrzepane jajka. I rózgą dokładnie mieszamy do połączenia składników. Garnek ponownie stawiamy na kuchenkę i masę serową podgrzewamy, cały czas mieszając. W trakcie podgrzewania masa zacznie się robić coraz rzadsza. A gdy masa zacznie już lekko grzeć, od razu wlewamy rozpuszczone w mleku budynie. Energicznie mieszamy i cały czas gotujemy do zgęstnienia. Taka kolejność dodawania składników, jaką zaprezentowałam, powinna spowodować, że masa serowa nie będzie się przypalać. Ale oczywiście należy cały czas mieszać. Ważny również jest garnek. Powinien być porządny z grubym dnem. Gdy masa się zagotuje i jest już gęsta, garnek zdejmujemy z palnika. I od razu połowę masy serowej wykładamy na herbatniki. Wygładzamy, wyrównujemy powierzchnię. I kładziemy drugą warstwę herbatników. Herbatniki lekko dociskamy. Następnie na herbatniki kładziemy pozostałą część masy serowej.
Wyrównujemy powierzchnię. I na krem kładziemy następną warstwę herbatników. Herbatniki oczywiście lekko dociskamy. I ciasto odstawiamy. Następnie przygotowujemy polewę czekoladową. Czekoladę mleczną połamaną na kosteczki podgrzewamy z 3-4 łyżkami mleka. Podgrzaną czekoladę z mlekiem dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej polewy. Jeśli czekolada będzie zbyt gęsta, można dolać 1-2 łyżki zimnego mleka. Kiedyś dodawałam śmietankę kremówkę, ale sprawdziłam, że mleko doskonale się sprawdza i rozpuszczona w nim czekolada nie sprawia żadnego kłopotu. Ciepłą czekoladę wylewamy na ciasto i dokładnie rozprowadzamy po całej powierzchni. Gotowy sernik po wystudzeniu wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Polecam gorąco. Sernik jest po prostu przepyszny i bardzo delikatny. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!